Zgromadzenie na głoszenie słowa. Z pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział, jasno wynika, że Kościół za czasów apostolskich praktykował pewną formę zejść, praktykował zejścia, które moglibyśmy określić jako spotkania otwarte ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Oznacza to, że podczas tych zejść mógł zabierać głos każdy z obecnych, z oczywistym uwzględnieniem biblijnych ograniczeń, w zależności od kierownictwa Ducha Świętego. Wynika to jasno z takich miejsc ze Słowa Bożego jak: a co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają, lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali, jak mówią nam wersety 29 do 32 z 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Podczas takich zgromadzeń powinno zabierać głos dwóch lub trzech braci, by nie wprowadzać chaosu myśli. Natomiast ci, którzy aktywnie uczestniczą w przekazywaniu pouczeń, są napominani, by wszystko czynić ku zbudowaniu oraz godnie i w porządku. Tak przecież nam mówią wersety 26 i 40. Zgromadzenie otwarte jest takim zejściem lokalnych członków Kościoła Bożego, którzy schodzą się w charakterze jednego kościoła w oczekiwaniu na pokarm od samego Pana. Brat wtedy, który przemawia, jest ustami Pana. Wierzący ci nie ustalają uprzednio, kto będzie mówił i co będzie mówił i w jakiej kolejności będzie mówił, lecz ufają Panu, że da słowo ku zbudowaniu, używając kogo sam uzna za słuszne. Jeżeli nikt nie czuje się na siłach, by swoją wypowiedzią wypełnić cały czas, kilku może mówić ku zbudowaniu i wspólnemu pożytkowi, jak wskazuje to, co przed chwilą zacytowałem. Bardzo ważne jest, by regularnie odbywały się zgromadzenia o takim charakterze, których celem jest zbudowanie kościoła. Ci, którzy usługują słowem, powinni dokładać wszelkich starań, by być roztropnymi i wiernymi szafarzami, którzy zaopatrują w pokarm dom Boży tak, aby każdy otrzymał swój posiłek we właściwym czasie. Pan szuka takich i zapewnia: błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Czytamy przecież o tym w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział 42 do 43 wersetu. Poprawne przedstawienie prawdy słowa i elokwentne zaprezentowanie tematu to o wiele za mało. To za mało jest. Boże wyobrażenie co do tego rodzaju służby jest takie, że każdy z obecnych ma otrzymać pokarm swój we właściwym czasie. To właśnie ta myśl kryje się w tak zwanym prorokowaniu, o którym mówi pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, podkreślając, że jest to najważniejsza służba, do której każdy powinien dążyć, aby sam był przez Pana w tej służbie użyty. Prorokowanie oznacza przekazywanie myśli Pana odpowiednio do obecnych okoliczności i potrzeb słuchaczy, które choć zakryte przed człowiekiem, obnażone są przed Bogiem. Piotr pisze, że jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. Tak mówi nam przecież pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 11 werset. Jeśli tak będzie się działo, to jest to ważne, żeby się tego trzymać, że jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. Jest to żywa służba słowa w mocy Ducha Świętego, odpowiadająca aktualnym potrzebom. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że nie każde zgromadzenie jest zgromadzeniem w charakterze kościoła.